Ktoś może powiedzieć dziwne, badminton w galerii handlowej? A dlaczego nie? Bardzo piękna promocja, która po prostu rzecz biorąc no, wypromowała około 100 sympatyków badmintona w powiecie myszkowskim. Nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w gimnazjach i w liceum. No i trzeba dodać tutaj, że wzięli również udział amatorzy. Swojego parkietu już po raz trzeci użyczyła Galeria Kupiecka Oczko w Myszkowie, gdzie odbyły się mecze finałowe. To jest z jednej strony promocja, a my już to organizujemy po raz trzeci, czyli od samego początku, od praktycznie marca 2012 roku. Co roku organizujemy imprezę pod nazwą Święto Wiosny, Przywitanie Wiosny i promujemy sport wśród młodzieży miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego. A jak się grało najlepszym pod dachem w galerii? Pierwszy raz gram na takiej hali, jest to ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, że dach jest przeszklony, więc utrudnia to widoczność białej lotki. Ale jest przyjemnie, jest mata rozłożona taka jak na zawodach, jak gramy codziennie i naprawdę dobra nawierzchnia. Tu kostka brukowa niestety pod tym przeszkadza, ale da się rozegrać tutaj nawet ciekawe mecze. Najlepszą wśród gimnazjalistów okazała się Weronika Sowa. Pierwszy raz zagrała w badmintona i od razu sukces. Bardziej kręci mi siatkówkę, chociaż badminton no, też nie jest najgorszym sportem, też mnie interesuje. Chociaż tak jak mówię, wolę siatkówkę. Jak tak dalej pójdzie, to Myszków może stanie się stolicą polskiego badmintona, a może też innych dyscyplin sportowych? Może kiedyś, chociaż tych form aktywności ruchowej w tej chwili jest bardzo dużo, bo Myszków jest organizatorem chociażby turnieju bokserskiego Czarne Diamenty dla młodych kadetów, jest bieg pięciu stawów, niedługo te imprezy będą w czerwcu, także zapraszamy również.